Witam serdecznie na konferencji Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy. Zaczynamy od wspaniałej wiadomości. Przed chwilą dostaliśmy telefon, że komitet został zarejestrowany. Niedługo rozpocznie się zbiórka podpisów. Dziękujemy za takie przybycie, szczególnie w momencie, kiedy godzinkę później zaczyna się konferencja pana Makosza. Oddaję głos panu Januszowi jako kandydatowi Kongresu Nowej Prawicy. Ja nie będę dużo mówił, ja mogę powiedzieć tylko, że gdzieś tak na jesieni dopiero mi doniesiono o przemówieniu świętej pamięci senatora Motycki. Ja je przeczytałem, powiedziałem, no wspaniały człowiek, znalazł się taki, trzeba z nim nawiązać kontakt, jak następnym razem chciałem nawiązać kontakt, to już to było niemożliwe, więc będę dumny, jeżeli będę mógł starać się kontynuować to dzieło, czyli walkę z korupcją. Z tym, że od razu mówię, że walkę z korupcją się robi nie przez, tak jak pan Wałęsa mówił, siekierką, w porwaniu na pijawki, bo wtedy się z pijawki robią dwie pijawki, jak się na nie walczy z siekierką, natomiast przez osuszenie bajora trzeba zmniejszyć radykalnie podatki i wtedy te pijawki nie mają co ssać, prawda, odrobiają się, czekają na lepsze czasy. Także w ten sposób trzeba będzie walczyć z korupcją i to będzie jakieś moje zadanie. A może zostawię państwu pytania, nie będę tam się rozwodził, mogę zawodowiec, mogę gadać dwie godziny, ale chyba to państwo lepiej wiedzą, co państwo chcą usłyszeć. Dlaczego według tutaj przy poprzednich wyborach pani Joanna Kurzyna-Rostkowska się mocno przejechała na przykład? Zrobiłem nie najlepszy. No ja nie mam pojęcia, ja nie jestem pani Kurzyna-Rostkowska, zwracam uprzejmie uwagę. Trochę mnie od niej różni, natomiast dlatego tutaj, bo tu akurat są wybory, prawda? Ja chcę powiedzieć jasno, że dla mieszkańców Rybnika to jest okazja, żeby powiedzieć nie. Polska jest rządzona od prawie 100 lat przez rozmaite bandy złodziejów i wręcz bandytów, prawda? I mieszkańcy mają okazję powiedzieć nie temu systemowi. Bo to nieważne jest, czy rządzi PO, PiS, czy SLD, to nie ma najmniejszego znaczenia dla Polski. Ważne jest, żeby zmienić ten ustrój na normalny i mieszkańcy Rybnika mogą powiedzieć dość temu ustrojowi. To oczywiście będzie proces raczej symboliczny, prawda? No bo w końcu co zrobi jeden senator, prawda? Ale to będzie sygnał dla władzy w Warszawie, że ten okropny, skorumpowany, złodziejski, bandycki system musi się zmienić na normalne, ludzie mają go już dość. I tyle. Panie Jurzy, jaki jest normalny system i normalny ustrój? Normalny system to jest taki, w którym ludzie żyją za swoje pieniądze, a nie w ten sposób, że zbiera się 51% i rabuje pozostałe 49% większością głosów. To nie jest normalny system. W normalnym systemie nie jest tak, że człowiek musi posyłać dziecko do szkoły wtedy, kiedy decyduje o tym minister, który mojego dziecka na oczy nie widział, tylko posyła dziecka do szkoły w takim wieku i do takiej szkoły, jak on chce i w takim programie, jakim on chce. Prawda? Nie jest normalnym systemem, w którym ja, jak mi się kończy lekarstwo, to ja nie mogę pójść do apteki i sobie kupić, tylko muszę iść do lekarza, odstać w kolejce, zapłacić za prywatną wizytę, jeżeli nie chcę stać dwa tygodnie w kolejce i dopiero wtedy z tą receptą mogę pójść do lekarza. Traktuje się mnie jak idiotę. Normalny ustrój to jest takim, traktuje się człowieka jako osobę odpowiedzialną, a nie jak idiotę, którego trzeba trzymać za rękę, żeby się zapiął pasami w samochodzie, żeby nie kupił sobie właściwe lekarstwo. Prawda? No, to jest normalny system i trzeba wrócić do normalności. Pytanie, jak pan ocenia swoich kontrkandydatów? Ja nawet nie wiem i nie będę się starał wiedzieć, jak są moi kontrkandydaci. Ja nie walczę z kontrkandydatami, proszę to wziąć pod uwagę. Jeszcze raz powtórzę, chodzi o to, żeby mieszkańcy Rybnika mogli powiedzieć nie temu całemu systemowi. A kto reprezentuje ten system, to już jest mniej istotne całkowicie. Także proszę państwa, ja się nie będę krytykował programu innych kandydatów, bo to nie ma najmniejszego sensu. To wyborcy mają ocenić mój program i kandydatów, a nie ja. Dlaczego ja mam się tym zajmować? Ja pan ma jedyną przewagę to, że są bardziej znane, aniżeli pozostali. Tak? Ale ja, no i dzięki temu ludzie znają mój program, ja go nie zmieniam, ja to mówię od lat. Tłumaczyłem, że ten system się musi skończyć katastrofą. Jeżeli ja mówiłem 40 lat temu, że ZUS musi zbankrutować, to wszyscy się stukali w głowę. Dzisiaj już się nikt w głowę nie stuka. Prawda? Ale ja to mówiłem 40 lat temu, proszę pani.
no właśnie pomyśleć, czy ci mieszkańcy będą właśnie słuchać tego haseł, które pan tutaj i próbuje przemycić. Ja pani coś powiem, jak bardziej będzie im bliski tutaj rybniczanie z krwi i kości. Ja pani powiem, no celem nie jest, żeby był rybniczanie, tylko żeby zmienić ustrój w Polsce, więc czy zrobi rybniczanin, czy nie rybniczanin, to nie ma najmniejszego znaczenia. Natomiast wie pani, to jest pewna szansa na jakąś zmianę. W tym sensie choćby, że ludzie zobaczą, że mieszkańcy Mikołowa, Rybnika i innych miejscowości mają tego wszystkiego już, powtarzam, dosyć. Ja, kiedy mieliśmy w sondażach 1%, to mało co nie wygrałem takich wyborów we Wrocławiu, mało co. Pokonałem pana Frasyniuka, nie mógł w to uwierzyć, w jego własnym mieście. Miałem 18%, zwyciężył ktoś mając 23%. Natomiast w tej chwili mamy sądzę, nie 1% na 5%, więc przy czym ja nawet 6 jako kandydat na prezydenta, więc myślę, że tym razem się już te wybory wygra. Potem jeszcze raz, to nie jest konkurencja między ludźmi. To jest konkurencja systemowa. Proszę państwa, ja naprawdę piszę tygodniowo w milionowych nakładach. Ja mam z czego żyć, ja nie idę tam po to, żeby się. Chodzi tylko po prostu o to, żeby mieć możliwość powiedzenia z trybuny tutaj parlamentarnej, co się myśli o tym systemie. I tyle. Mam nadzieję, że zrobię to dobitny. Ci, co pamiętają moje przemówienia sejmowe, wiedzą, że potrafię to powiedzieć. Po rynku będę chodził jak zwykle. Na przykład teraz idę kupić ręczniki, no na pewno przejdę przez rynek z całą pewnością. Prawda? I będę się pokazywał, tak jak każdy normalny człowiek, nie będę siedział w czterech ścianach. Natomiast nie będę tam się zajmował jakimś specjalnym łażeniem, prawda, i proszeniem, niech pan na mnie zagłosuje. Moja żelazna reguła jest taka, że to w interesie mieszkańców Rybnika jest to, że miał został senatorem, a nie w moim. Ja będę musiał siedzieć w Senacie, wysłuchać przemówienia, jakichś nudnych przemówień innych senatorów, prawda, to jest nudne i skomplikowane. Wezmę komputerek oczywiście, będę tam się pisał, ale będę musiał tracić czas na różne głupoty. To znaczy, proszę panią, ja otworzę biuro senackie oczywiście i od tego jest biuro senackie, żeby zajmowało się interesem mieszkańców Rybnika konkretnie, prawda, Mikołowa oczywiście również i innych miejscowości, kto tylko dojedzie do tego biura. Natomiast senator nie robi ustaw dla Rybnika, tylko robi ustawy najlepsze dla całego kraju, prawda, to sobie jasno powiedzmy. Jest taka koncepcja, zresztą dość powszechna w niektórych krajach demokratycznych, którą Sienkiewicz ujął słowami, że Rzeczpospolita jest to postaw czerwonego sukna, który każdy na swoją stronę ciągnie, prawda, i chce rozkraść. Otóż nie, ja nie uznaję tej koncepcji. I moja koncepcja senatora jest senatora, który robi najlepsze ustawy dla całego kraju. Oczywiście na tym Rybnik też skorzysta. To jest oczywiste. Są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.